Siemka Głodomory. Dzisiaj coś słodkiego. Słuchajcie, każdy z nas ma taki deser, który w głowie zapamiętujemy nie tylko jako coś smacznego czy przyjemnego, ale także jako wspaniałe wspomnienie z dzieciństwa. Szarlotka, ciepłe pączki czy na przykład racuchy. Pokażę wam teraz, jak u mnie się przygotowywało właśnie te pyszne placuszki. Podstawą ciasta na moje placki będą bułeczki mleczne, które bez problemu można kupić. Pamiętacie je? Kiedyś to był jeden z najłatwiej dostępnych deserów. Po prostu smarowało się je masłem i opychało do bólu. Dzisiaj namoczę je w odrobinie mleka. Dzięki temu ciasto będzie bardziej puszyste. Do dwóch porwanych bułeczek mlecznych dolewam około szklanki mleka. Dodaję łyżeczkę drożdży w proszku, kopiastą łyżeczkę cukru pudru, jedno starte słodkie jabłko. Jabłko to oczywiście podstawa każdego racucha. Większość w domu robi z samych jabłek racuchy, ale ja uważam, że właśnie z dodaniem tej bułeczki one są bardziej delikatne. Żeby wszystko się skleiło na patelni, trzeba dodać przede wszystkim jajko. Daję tutaj jedno. Oraz mąkę, no bo musi coś to wszystko skleić. Dodaję dwie kopiaste łyżki. Ciasto teraz dokładnie muszę wymieszać. Powinna powstać wam taka konsystencja. Odstawię na bok, by drożdże zaczęły pracować. No, a to wszystko troszeczkę urosło. Ja w tym czasie przygotuję przepyszny, truskawkowy i bardzo prosty sos. Truskawki najpierw muszę pozbawić szczupułek, bo za chwilę będę je miksował. Nie wiem jak u was, ale u mnie truskawka to owoc, którego wyczekuję przez cały rok. Taki synonim lata, a najbardziej to lubię je jeść po prostu z cukrem i ze śmietaną. Tak przygotowane truskawki czas przerobić na sos. Do sosu użyłem około 2 szklanek truskawek, do których dodaję teraz sok z limonki. Dokładnie to z 1,5 limonki. Dodaję też kilka listków świeżej mięty i 2 łyżeczki cukru pudru. Muszę teraz to przerobić na jednolity sos. Ach, piękny, czerwony, niesamowicie pachnący sos przelewam teraz do miseczki i dodaję jeszcze odrobinę skórki z limonki. Ona nada takiego mega orzeźwienia. Czas smażyć racuchy. Spójrzcie tylko, jak pięknie wyrosło ciasto. Praktycznie podwoiło swoją objętość i stało się takie mocno napęczniałe. Racuchy smażę na małej ilości tłuszczu. Dwie bardzo ważne zasady przy smażeniu racuchów. Po pierwsze, mały ogień. Chodzi o to, żeby to ciasto cały czas rosło podczas smażenia. Po drugie, bardzo mała ilość tłuszczu, żeby one się po prostu nie spaliły. Ale się przepięknie przyrumieniły i wyrosły. A ten zapach drożdży i smażonego jabłuszka unoszący się nad patelnią to przepiękne wspomnienie dzieciństwa. Ajajaje. I jeszcze ostatni, teraz odrobina tego pysznego truskawkowego sosu. Ale się musicie ślinić przed tymi monitorkami. O, haha. To stanowczo przepiękne wspomnienie dzieciństwa. Rozpływają się w ustach. Słuchajcie, jeżeli podoba wam się ten przepis, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych przepisach, a wrzucam coś nowego praktycznie co tydzień.